Dziękuję, Tadeusz. Witam Państwa bardzo serdecznie. Tak jak Tadeusz mnie już przedstawił, nazywam się Jerzy Hanus i oprócz tego, że jestem współzałożycielem Polskiej Akademii Zdrowia, staram się na każdym kroku i w każdy sposób... Proszę, bliżej. Dobrze. Staram się w każdy możliwy sposób działać bezpośrednio w kwestii wsparcia i mówienia o tym, w jaki sposób ludziom pomagać i jak żyć zdrowo, żebyśmy byli cały czas zdrowi. Tak się akurat złożyło, że od kilku lat jestem producentem również urządzeń do oczyszczania żywności. O co chodzi? Urządzenia do oczyszczania żywności, tu widzimy je na monitorze. Zostały stworzone po to, żeby tak naprawdę zlikwidować to, co w tej naszej żywności się znajduje. Po wielu latach rozmów z Tadeuszem Rolnikiem, z Białym Sajbabą, z Jurkiem Ziębą zastanawialiśmy się, w jaki sposób spróbować, mimo że ta żywność, nawet jeżeli ją we własnym zakresie w jakiś sposób uprawiamy, mimo wszystko ona nadal ma sporo w sobie zanieczyszczeń. Już nawet nie mówimy o żywności marketowej, która jest faszerowana pestycydami, faszerowana Roundupem, czyli glifosatem i wieloma różnymi innymi rzeczami, jeżeli chodzi o zielone, ale również mięso, wędliny, gdzie faszerowane są różnego rodzaju też chemią i konserwantami. I po poszukiwaniu jakiejkolwiek technologii, która byłaby w stanie w sposób oczywiście naturalny tą żywność oczyścić, udało mi się taką technologię pozyskać. I w tej chwili po wielu badaniach i próbach zostało z kilku urządzeń wybrane dwa najbardziej skuteczne, które jeszcze dodatkowo zostały w Polsce potwierdzone badaniami. To są dwa urządzenia. Jedno, które oczyszcza za pomocą jonów hydroksylowych. To jest całkowicie nowa, innowacyjna, zaawansowana technologia. I urządzenie drugie, które nazywa się Eco04, oczyszcza za pomocą połączenia plazmy i ozonu. Ozonatory większość ludzi nas zna, kojarzy, to jest technologia znana od dawna, niemniej jednak jej skuteczność też pozostawiała wiele do życzenia. Niemniej jednak w połączeniu z plazmą jej skuteczność zdecydowanie wzrasta. Natomiast jony hydroksylowe, które są pozyskiwane z wody i częściowo z powietrza, okazuje się, że jest jedną z najbardziej zaawansowanych technologii w tej chwili, z tego co nawet wiem, już jest ona wykorzystywana przez państwa arabskie do oczyszczania wody jako najbardziej skuteczna. Co te urządzenia oczyszczają? Oczyszczają warzywa, owoce, wędliny, mięso, ziarna, mogą również dezynfekować sztućce czy naczynia, czy nawet ubrania, oczywiście w odpowiedni sposób. Medium do oczyszczania to jest przede wszystkim woda, jako nośnik, ponieważ wszystkie produkty żywnościowe zawierają w sobie wodę, więc jako ten nośnik potrafią do siebie dopuścić te substancje typu jony hydroksylowe, plazmy i ozon do oczyszczenia do środka. Nikt nie może mi uwierzyć, że te urządzenia potrafią oczyścić to, co jest najbardziej dla nas szkodliwe i odkłada się w naszym organizmie, czyli glifosat pod postacią Roundupu. Technologia ta pozwala na to, ponieważ Roundup jest tak szkodliwy, że on zostaje i jego usunąć nie można. Ale ta technologia potrafi zamienić go w substancję obojętną, organiczną, czyli tak naprawdę jej już tam nie ma. I to jest ewenem w skali światowej, że jest to w stanie oczyścić. Z czego oprócz tego, że oczyszcza grzyby, pleśnie, robaki, bakterie, wirusy, hormony, antybiotyki i tak jak wcześniej wspominałem, ten glifosat, to wszystko jest usuwane. Wielokrotnie jeszcze robiliśmy z Białym Sajbabą i tutaj z Tadeuszem testy, nawet takie najprostsze, które każdy sobie może zrobić za pomocą tych urządzeń typu do mierzenia azotanów, azotynów, gdzie można przynajmniej w taki jakiś częściowy sposób już próbować badać, sprawdzić, czy jest postęp. I to rzeczywiście widać. Czasami nawet jeżeli ta żywność jest zbyt bardzo zanieczyszczona, to mieliśmy takie przykłady, gdzie ten miernik po pierwszym oczyszczeniu podnosił zawartość tych azotanów, azotynów, co wszystkich dziwiło. Natomiast myk polegał na tym, że ta technologia wyciągała ze środka, z miąższu tych produktów do
skórkin, gdzie następowała kumulacja tych szkodliwych substancji i automatycznie od razu podnosiła te wskaźniki. Przy ponownym oczyszczeniu tej zatrutej żywności od razu te wszystkie parametry spadały. Proszę Państwa, część na pewno z Was już mogła słyszeć, bo tak mówię, te urządzenia zostały jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy w Europie, są dostępne od ubiegłego roku w Polsce. Więc jeżeli Państwo bylibyście zainteresowani, stoisko mamy swoje obok stałego białego Sajbaby, troszeczkę tutaj obok, po prawej stronie, więc jeżeli Państwo macie jakiekolwiek pytania, jeżeli chcielibyście się coś więcej dowiedzieć, zabrać ulotkę, czy ewentualnie zapraszam na stronę internetową vvd.pl, pisane przez 2xV, można dowiedzieć się zdecydowanie więcej, są tam filmy informacyjne, jest opis technologii, są informacje również handlowe. Tadeusz i Biały Sajbaba to są dystrybutorzy, jako jedyni w Polsce w tej chwili można to u nich kupić, można również to kupić w systemie ratalnym. Jeśli ktoś jest zainteresowany, bardzo serdecznie zapraszam, tam na miejscu możemy zdecydowanie porozmawiać. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam.